Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj jeżdżę samotnie, wiecie, nikogo nie ma na moim odcinku, chociaż myślałem, że ktoś się pojawi. Ta osoba na pewno wie, o kogo chodzi. Wow, zaczynam jakieś wyzwanie. Dziki Kaczor w komentarzach pod filmem powiedział, abym włączył sobie chociaż ustawienie sterowania na sportowe. Kusząca propozycja, no powiedział, żebym chociaż to zrobił na czas, kiedy się uczę chociażby jeździć na kierownicy w tę grę. No, powiem wam, że kusząca propozycja. No. Jednak opcja bardzo by się przydała, tym bardziej, że Dodge'a naprawdę jest ciężko opanować. Nie jest takie łatwe zadanie, jakby Lucek myślał. No ale dobra, w takim razie... Tym razem pokażę wam, ostatnio jak chciałem pokazać moje ustawienia. Moment, wiecie, tutaj sterowania to zakryłem kamerką, klamer po prostu. No ale mniejsza, tu nie to, tu mamy to, tu mamy muzykę. Tak wygląda teraz moje ustawienie dla kierownicy. Ja tutaj troszeczkę musiałem się pobawić tym, ale teraz naprawdę spisuje się to bardzo, bardzo dobrze, także widzicie jak to wygląda. Zmieniamy na ustawienie sportowe i zobaczymy jak sobie będę z tym radził. Mam nadzieję, że lepiej. Nie wiem. No już na starcie widzę, że jest lepiej, bo przede wszystkim nie mielę 100 lat kapcia w tym Dodge'u. A zobaczymy jak z nitrem. Wow! Hello! No teraz tylko jeździć. Ja wiem, żebyście chcieli, abym kupił nowy samochód. To się zdarzy w niedługim czasie, z tego względu, że no, zbieram sobie na Aventadora. No dobra, może trochę przesadziłem. Mam dopiero 80 tysięcy dolarów, więc trochę to jeszcze potrwa. No ale zbieram właśnie, tak jak wam mówię, na Aventadora i zobaczymy, kiedy sobie na niego zbieram. Dobra, uciekamy z tego strefa. Jak najdalej. Okej. Idzie naprawdę dobrze. Co to było? Okej. Wow! Nie, no teraz się jeździ naprawdę dużo lepiej. Bez porównania. Ja uwielbiam robić, wiecie, te wyzwania. Takie gdzieś, które są na drogach. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. To mi akurat nie wyszło, ale może pokażę wam te, które mi gdzieś tam wyszły, które ja sobie ostatnio tam robiłem. Oczywiście poza jakby nagrywaniem. Gdzie to było? O, takie rzeczy lubi mój do... Chyba to tu było. Tak, to było tu. Tu naprawdę długo się bawiłem. No zobaczmy na przykład tutaj. O ile to tu, ale myślę, że to tu. O, chyba tu. Dobra, co tu mamy zrobić właściwie? Tak nie spojrzałem. A, jazda po linii, no dobra. Spróbujmy teraz z tą, powiedzmy, kontrolą trakcji. Wow! No jest, ja pierdziele! Jest dużo lepiej! Ja pierdziele, włączasz nitra, nic ci nie zarzuca, ale bajka! O, okej, trochę skopałem. Nie, no teraz to możemy grać, moi drodzy. Zaraz wbiję na PvP i zobaczymy. W ogóle powinno się dostawać więcej kasy za te takie, wiecie, wyłączone ułatwienia. Zdecydowanie, to powinna być podstawa. Złoto, a srebrne, czy ten, platyna nie będzie. Gdybym nie wyjeżdżał tam za tą trasę, to by było lepiej. Tu jeszcze chyba będę miał coś po drodze. No tak, to są te obszary. I tutaj zaraz będzie właśnie test prędkości, którego próbowałem pokonać w odwrotną stronę niż jadę teraz, wiecie? I to było bardzo trudne. A właśnie sobie robiłem ten test. I teraz jest noc, więc powinien być mniejszy ruch uliczny. Aaaa, fucking shit! Ja pierdzielę, jak mogłem tak skopać na ostatnim zakręcie. No kurde. Wkurza mnie obsługiwanie tej mapy na tym, na myszce, to jest porażka. Padem dużo łatwiej jest, dużo przyjemniej może tak. Okej, testujemy. I za chwilę zrobię sobie misję oczywiście fabularną. Właśnie, tu powinienem robić długie łuki, ja nie wiem czemu zawsze jeżdżę od prawej w prawo. Na przykład, nie?
Powinienem od lewej do prawej. A ja jakoś tak dziwnie, jakoś tak w dekru, bo we wszystkich grach wyścigowych normalnie jeżdżę. Okej, ostry zakręt mnie czeka. Muszę się... No zobaczcie, nic nie zarzuca, no bajka po prostu. Troszeczkę tylko może tutaj, ale poza tym to się da opanować. To naprawdę nie jest trudne. O kurde, Aventador mnie wyprzedził. Ale to jakiś koksu jedzie. Jest! I platynka, zobaczcie. No nic, części prawdopodobnie lepsze nie zdobędę, bo tutaj już platynę miałem. Ale naprawdę bardzo fajne wyzwanko, bardzo fajne dla mojego Dodge'a. Ja jeszcze bym coś sobie zrobił, ale nie wiem, czy znajdę coś dla mojego Dodge'a fajnego. To jest slalom. Może bym zrobił rzeczywiście jakiś slalom, co? Może by się udało. A, o nie, tutaj to nie, wstecz. Coś, co mi da dużo punktów. Test skoków, o ciekawe. Tu musi być coś dobrego. Precyzja, to też nie. Chociaż teraz jak już mam te ulepszenie, znaczy te... Test prędkości. Ucieczka. Tu ciekawe jak się będzie robiło test prędkości. No, o, może być ciekawie. Szkoda, że nie ma dnia, no bo za dnia trochę więcej oczywiście jest dni widać. Jest nieco łatwiej. Co? Jak już zacząłem? Momentos. Chwileczkę, co nie tak miało być? No. I zobaczę jeszcze jedną rzecz. Czy lepiej, w którą stronę lepiej jest jechać? O. Czy tu? Chyba tu. To ja sobie zacznę odtąd w takim razie. Myk. I zobaczymy teraz, jak mi pójdzie. Nie wiem, czemu mi od razu zaczęło to wyzwanie. Przeważnie teleportuje nas nieco przed tym punktem. Wow, ale teraz fantastycznie się jedzie, naprawdę. Bez kitu. Teraz można grzać. Zobaczcie, jak idealnie. Już bym 7 razy się obrócił wokół własnej osi, gdybym nie miał tej kontroli trakcji w Dodge'u. Świetnie. Dawaj. Złoto tylko. No dobra, spróbuję w drugą stronę. Zobaczymy, jak pójdzie. Dobra. Trochę mnie ten ręczny wkurza, wiecie, bo jest pod X-em. Jak mam mocno skręconą kierownicę, to głupio jest łapać za to. No ale dobra. Próbuję. Oj. Trochę mnie wywaliło, ale spoko. Damy radę. Wow. Daleko zajechałem, cholera. O kurde! Ja pierdzielę. Chciałem tak fajnie przyhamować i go wyprzelić, ale się nie dało, bo nie mogłem skręcić już bardziej. Policja mnie szuka? No nie! Nie może być. A, to nie ja. Jakiś inny nick. Spojrzałem tylko na poszukiwanego, świetnie. Okej, może w tą stronę będzie lepiej. Trochę skopałem. Tu zdecydowanie więcej zakrętów. Ale dupa zbita! Wywaliło mnie. Kurde, miele kapcie. Widzieliście, jak długo miliłem? Raczej słyszeliście, bo tego nie było widać. Tutaj nawet, niestety w tych testach prędkości jest tak, że nawet jak jedno koło wystaje nam poza jezdnię, to nam nie zalicza tych punktów, wiecie? To jest właśnie ciężkie. Szczególnie dla samochodów, które mają napęd na na tylną oś. No bo tutaj często właśnie zarzuca dupę, a szczególnie w takim długim Dodge'u, jak ja mam. Ja męczę tego Dodge'a, męczę, ja wiem, już byście chcieli, abym wziął inny samochód. W garażu mam naprawdę już sporą kolekcję ich. Zresztą chyba jak każdy, kto gra w The Crew. Ale Dodge mi sprawia tyle frajdy, tak bardzo go lubię. Jeszcze trochę was pomęczę, a tym bardziej, że no, kontrola trakcji sprawia, że to jest zupełnie inny samochód.
Tak jak mówił Dziki Kaczor w komentarzach. Rzeczywiście, jest dużo, dużo łatwiej. Naprawdę. No dobra, ale obiecałem wam misję... Jeszcze bym trochę tak pojeździł w ogóle bez celu. Uwielbiam to, naprawdę. No ale obiecałem wam, że zrobimy sobie misję fabularną. Tu mamy. O tak, schowana bardzo. I właśnie będę jechał moim Dodge'em. Fajnie. Solo. Zobaczymy, co to będzie w ogóle. Coburn's next shipment of impounded contraband. His crew are dropping it from a plane and then moving it on the ground from there. Not if I get there first. Okay. Ooh. Okay, Alex, this is our only shot. We're making our move on Coburn and his unit. You have to go collect that evidence before his guys do. Yeah. Get to those crates. Udaj się do punktu dostawy. Lecimy. Ho 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 ho. Vegas. Musimy konkretne punkty osiągać w jakimś tam czasie. Nie ma problemu, mój Dodge sobie z tym poradzi. Yeah. 360 km na godzinę. Ostatnio jak nim wyciągałem maksymalną prędkość, to tyle wyciągał. Nie wiem jak będzie teraz, zaraz zobaczymy. Kurde, ale dalej mieli karcia mimo wszystko. Nie da się nitra normalnie dodawać. W sensie wiecie, że tak wciśniecie do końca. Ale i tak jest lepiej, bo wcześniej było tak, że jak wciskałeś, to w ogóle ci się biegi nie zmieniały. Musiałeś mieć albo skrzynię manualną, albo w ogóle. Cały czas mieli się i mieli się. A teraz jest lepiej. Okej. Astra tutaj. Dobrze. No musicie przyznać, na kierce idzie mi już dużo. Znaczy dużo, troszeczkę lepiej niż poprzednio. No, dzięki właśnie tej kontroli trakcji, nie powiem, że nie. Gdy nie ma tej kontroli, trzeba się nieźle namachać. Ale tak czy inaczej, nawet nauka w driverze San Francisco, w ogóle obsługi kierownicy. No tutaj też widać tego efekty po prostu. Idziemy do następnego punktu. Okej. Meta! No to jest jakiś taki krótki ten wyścig. Yeah! Można powiedzieć, że na styk, ale się udało. Jaki medal zdobyłem? Bo tutaj też są przecież medale. No tak, to nie koniec misji. O nie! Zmieniamy samochód? Co to? A, Silverado. No coś mu się nie śpieszy. No nie, zostawiam mojego pięknego Dodge'a. Nie fajnie. No dobra, rozwalamy. Szkoda, że nie dali mi mojego Silverado. Ale to jest chyba trochę lepsze od mojego, zdecydowanie. I to jest odczuwalne, samochodem jedzie się lepiej. Chociaż bardzo mi się podobała właśnie ta wersja na bezdroża Forda Mustanga. Tylko nie wiem którego, czy to był Chevy GT500, czy właśnie Mustang. Chodzi mi o ten model ogólnie. O, nie trafiłem tam jednej paczki, skrzynki. Dobra, i tutaj teraz. Musimy wszystko ładnie pozbierać. Zmienię kamerkę. Okej. Kurde, sporo tego, co? Zobaczcie, musimy aż tam daleko gdzieś pojechać. 2 minuty zostały. Okej. Dobra. Ciekawe, że to zadanie można wykonywać razem ze znajomym, co oznacza, że pewnie znajomym można pomagać rozwalać te beczki. Co za tym idzie, szybciej je możemy robić, tylko no to jest raczej rodzaj wyścigu. Czy nie wiem, czy znajomy zaczyna od innej strony? Ciekawe. Jeee. Ile mam? 100 skrzyniarz zamordować. O kurde. No myślę, że mi się uda.
Chociaż pisaliście mi, że zbliża się jakaś trudna misja. Nie kojarzę już, co w niej było i nie chcę, żebyście mi spoilerowali. Ale jak będzie tak trudna, jak mówicie, no to chyba zaproszę na odcinek kilka osób i spróbujemy ją wtedy załatwić razem, co? A tak na marginesie, to z takich spraw organizacyjnych, ja od jakiegoś czasu już mam TeamSpeaka. Taka jedna z ekip zaproponowała mi właśnie, abym sobie utworzył u nich... O kurde, ile tego jest? Abym sobie utworzył u nich kanał. No i tam jest kanał też i dla was, chociaż ja tam nie jestem zbyt często. Przeważnie kiedy nagrywam. Okej. Możecie bić. W każdym razie adres, link do tego serwera na TeamSpeak macie w opisie oczywiście tego filmu. Cholera, zostało niewiele czasu. Oj, to nie jest takie łatwe, jak widzę. I chyba nie zdążę. Co? 80. A! Ja myślałem, że musimy 100 zebrać. Iść taki osrany jadę, no nie? Yeah. O! O! Grand Cherokee. Son of a bitch. Zoe, looks like he wanted to take care of business himself. Don't let him get away. Oczywiście, atakujemy Pichisa. Yeah! I gaz. Złap. No dobra, nie ma problemu. Mam nadzieję, że się uda. W ogóle co to za radio? Cały czas muzyka poważna mi tu jakaś leci. Wy tego nie słyszycie, ale ja mam cichutką muzykę na słuchawkach i u mnie to słychać. No niestety, YouTube bardzo się przyczepia o te prawa autorskie, wiecie. Oj, na asfalcie będzie mi ciężko dogonić Grand Cherokee, z tego względu, że to jest chyba wersja offroadowa, a moja wersja to jest rajdowa. A rajdowa wersja gorzej sobie radzi na asfalcie niż wersja offroadowa. Ale nie będę się poddawał, oczywiście. Będziemy typa tutaj martwić z tyłu. Tak. Dobra, zmienię sobie na moją kamerę. Hell yeah! No, chodź tu, dziadku. Kurde, ile on czasu? Niewiele. Do Vegas uciekasz, co? Hazardzisto. No, chodź. Kurde, ciężko go dogonić, w cholerę. Chyba będę potrzebował waszej pomocy! No nie wiem. Okej. O kurde. Naprawdę bardzo ciężko go złapać. Przyspiesza jakoś strasznie dziwnie. Cherokee tak nie przyspiesza. Oj nie. W ogóle tak, wiecie co, mam wrażenie, że moja kierownica trochę się wyrobiła, jeśli chodzi o opór przy skręcaniu. Wcześniej dawała dużo większy. Ja wiem, tam są po prostu zainstalowane takie gumy, aż ty dziadu. Które się po jakimś czasie tam wyrabiają. Mi to jakoś nie przeszkadza. Mogą się wyrobić. Dobra, próbujemy tu na... Nie, pojedzie prosto. Okej. Okay. Na lotnisko spieprzasz? O nie! Aha, ja miałem po prostu za nim podążać. Nie było to takie trudne. Brąz? No nie. Kurde, ale lipa. Co za wstyd. No dobra, grunt, że w ogóle to ukończyłem. Może jak będę miał lepszy samochód, to pójdzie mi lepiej. Special agent Bill Coburn. I'm arresting you on suspicion of laundering, conspiracy to defraud, conspiracy to murder, and every other damn thing I can get to stick to you. You have no idea what you've just done. I think I have an idea, and I can tell you. It feels pretty goddamn excellent. Ooh. Okay, a ja biorę mojego Dodge'a i jedziemy. Co on taki pognieciony? Wiecie co? Pisaliście mi w komentarzach i mi się to bardzo nie podobało.
Myk. Idziemy do garażu i naprawimy mój samochód. Ja wiem, że to można robić z poziomu telefonu, ale to trochę więcej kosztuje, a poza tym ja tego skilla jeszcze nie mam zrobionego. Miałem go już, ale jakoś mi to jest, wiecie, niepotrzebne. Warsztat. Naprawa. Zobaczcie, sporo zniszczeń. Otrzymał mój Dodge, ale już jest spoko. Ukryty samochód. No to jeszcze w ogóle żadnego nie odkryłem, to jest ciekawe. Czy ja mogę tu coś zamontować lepszego? Nie, już mam, tu mam wszystko na maksa. Optyka. Właśnie, tu można ciekawą opcję ustawić, można ustawić losowe, ale ja się boję to włączyć. Naprawdę mój Dodge mi się podoba, taki jak jest. Mam tutaj jedną fajną opcję, mianowicie spoiler. Bo mam jeszcze taki, ale to już jest trochę przesadzone, zdecydowanie bardziej podoba mi się ten. Natomiast osłona, czy to bym zmienił? Bierzemy. Przesada. Oh yeah, oh yeah. Kurde, nie wiedziałem, że ja to mam nawet. Jak to wygląda, muszę zobaczyć. Nie widać tego trochę. Ale z boku, jak ktoś będzie jechał ze mną, to na pewno będzie. Dobra opcja. Znudził mi się ten trochę wygląd, wiecie? Chciałem sobie coś zmienić po prostu. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedno wyzwanie. Wyzwanie, oczywiście, czy tam misję. A tutaj coś mamy. Yeah. O, a czemu nie mogę w to grać? Aha. Nieodkryta, a to muszę się tutaj przejechać dopiero. Będę jechał moim Skyline'em, ale no dobra. Skoro będę jechał Skyline'em, może warto by było go troszeczkę tutaj ulepszyć, co? Chociaż, aha, bo Skyline to jest moja najlepsza wersja uliczna obecnie. I tak ma być. Ale trzeba go troszeczkę ulepszyć. Dlatego weźmy sobie, zrobimy kilka misji. Właśnie ten test prędkości plus 2, ale słabo. To gdzie on zdobywa więcej punktów? Walka wieczoru. Aha. Tu muszę jechać tym, to nie. Aha. Ja tu mogę sobie naprawić ten. Znaczy, naprawić. Uzyskać lepsze części do mojego Dodge'a. To jest ciekawe. Bo to jest jakaś misja główna. No ale dobra, na razie olejemy sprawę. Test prędkości, jedziemy. Tutaj mogę sporo sobie ulepszyć. Czemu nie? Mam nadzieję, że będzie spoko. Ale brzmi fajnie, skubaniec. O nie, o nie, gdzie? Wow. Genialnie ten samochód się trzyma, normalnie jak Lotus Elise w Need for Speed World. Trzyma drogi oczywiście. Ale nie mogę dogonić tego Chevroleta, ale doganiam jednak. Hell yeah! Dobra, tu będzie rozgałęzienie. No nie, jak on to zrobił, do cholery? On przez trafiki przenika do diabła. Aaa, fucking shit. Cholera, dobra, jeszcze raz. Tutaj chyba można się jeszcze bardziej rozpędzić. Zapłacono grzywnę? Chwileczkę. Dobra, próbujemy. Ja nie wiem nawet kogo tam dotknąłem, chyba jakiegoś trafika albo coś. No, 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 jak on przenika? Nie można tak grać do... No, będę musiał gdzieś indziej. Naprawdę to denerwuje, no. Oni mają jakieś tam złote medale, trafili akurat w miejsce, gdzie nie ma ruchu ulicznego, a właśnie tak zajeżdżają, kurde. Nie wiadomo, czy się osrać, czy płakać, czy co robić. Tak, mówicie, żebym robił skoki, ale ja strasznie lubię robić te wszystkie wyzwania, naprawdę. Jest mega zajebiste. Dobra, poszukamy jeszcze innego. Nie wiem, cokolwiek, chociaż jakieśkolwiek zrobimy. Test slalom. No tu powinien sobie poradzić świetnie mój Skyline. Bez kitu. Cofam.
I testujemy. Na slalom tylko Skyline, tak. No gdzie? Gdzie mnie wyprzedzasz ty? Platyna należy do mnie, co ty nie wiesz? Spadaj, spadaj! Dobrze! Yeah! To już koniec? No i jeszcze ostatnie, jasne! Trafiki, kurde, zasłaniają ci! Jak masz jechać normalnie jak człowiek? Da się to powtórzyć? Nie da się. Kurde. Ale... no nie, takie coś mnie denerwuje. Tutaj spróbuję. No kto jak kto, ale Skyline na slalomach powinien być najlepszy, ale denerwuje mnie właśnie, że jadą sobie trafiki przy tym pasie, gdzie musisz skręcić i nie da rady skręcić i zaliczyć swojej bramki, a musisz akurat w tym miejscu wjechać, co jest trafik. To jest głupie. Okej. O, i wyjazd! Przez niego musiałem dłuższe kółko zrobić. No i... złoto. I co ja z tym złotem zrobię? Kurde, tym złotem nawet się nie mogę podetrzeć do diabła. No nie, pasmo irytacji, dobra. To nie wychodzi. Tu test prędkości do plus 4, to się nawet nie opłaca. A test precyzji. No zobaczmy, jak na precyzji sobie poradzi Skyline. Na slalomie jest ok, tylko za mało jeszcze ma buta, wiecie. O nie. Chociaż nie, tu nie jest jeszcze offroadowy. No kurde. Jakiś wyczynowy mi się tutaj trafił. Jako złoty. Ale Skyline poradził sobie lepiej na prostej. Chwali mu się. Co? Jakie co nie trafiłem? O nie! O nie! To chcę powtórzyć, nie ma bata. Cofaj, większa prędkość. Jedzie, ale on ma start taki opóźniony. Denerwuje mnie to. A w sumie ja mogę zrobić jeszcze tego. Ja mam przecież jeszcze Dodge Rama. Wersję uliczną. Myślicie, że on by dawał radę? Dodge Ram ma napęd 4x4? Chyba tak, każdy taki większy pick-up. Próbujemy. To jest precyzji przy takiej prędkości. Szalony luzek. Ale dam radę. Muszę. Okej. Tak. Nie, nie, nie! No kuźwa! Co za pieprzone wzgórze! Ja już tak byłem blisko! A w ogóle mam to gdzieś, robię misję fabularną. Ja pierdzielę. Gdzie ta misja fabularna? Za słaby ten Skyline jeszcze jest, moi drodzy. Muszę go sobie ulepszyć, ale poza nagrywaniem, bo ja się wtedy najlepiej mogę skupić, a tak to nie umiem dobrze grać. Nie no, ja bym wam pokazywał bez przerwy te wyzwania, bo ja naprawdę bardzo lubię je robić. A wiem, że to też tak mogłoby was nudzić i w zasadzie tylko z wami robię misje fabularne, które też trzeba ukończyć. Więc spoko. Jeśli chcecie, abym częściej zmieniał kamerkę, w sensie chodzi mi o kamerę tą w grze, jaką mamy, to piszcie mi w komentarzach, bo ja gram cały czas na tej z maski, bo wydaje mi się, że ona jest najfajniejsza. Co to za jakiś... Shiv, when do we meet in person? Patience, my wheeled wonderkin. First, you gotta represent. Get over here.
5-10 face-offs about to kick the shit bucket all over the West Coast. And I have got high hopes for you. I'll see you soon, hombre. Ooh, what the fuck? Co to jest? Zajebiosa. Vincent? Look, kid, I ain't your hero, and this ain't a dream career path. Go train to be a dentist or something. I ain't that guy. Harry recommended you. What's the job? Legit. Law enforcement. Undercover. For real? Straight up. 5-10s. We're going after Shiv. And it's personal. Harry said you'd understand. Oh, I know all about personal. Okay, I'm in. Let's get out of here. I think the director's trying to kill me anyway. Why? What's his problem? He's an asshole. And I hooked up with his wife. Okej. Wow, mój piękny skyline. Następny skyline! Ale chwileczkę, ja się nie przesiadam w inny. Harry already sent me the location. Where you going? Don't sweat, I'll meet you there. O, czyli aha, to jest nowa postać, tak? Zobaczcie, dwa skyline'y, ale fajnie. Chcę za nim jechać. No nie. O kurde. How's Harry doing these days? Ja tego skyline'a też sobie ulepszę, naprawdę. On będzie wymiatał, jest świetny. Wersja uliczna naprawdę bardzo mi się podoba. Też ogólnie, to jest skyline. Skyline się każdemu podoba, no kurczę. Ten samochód się nie może się nie podobać. Po prostu tak jest. Heja, heja. Dzisiaj taki długi odcinek sobie zrobimy. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Cholera. Ale zdecydowanie lepiej się jeździ teraz na tej kontroli trakcji. No kurde, niebo a ziemia. Tym bardziej, że ja nie umiem za dobrze jeździć na kierownicy. Tym bardziej właśnie muszę sobie trochę pomagać w tej grze, wiecie. Czy ja sam dojadę na czas? Nie wiem. Ciężko jest się ustawić na środku, ale jakoś będzie. Yeah. Mam nadzieję, że nikt nie będzie skręcał w GTA Vice City. Spadaj z drogi, koleś! Yeah. I mamy nową postać prawdopodobnie. I zobaczmy, co on nam właściwie może zaoferować. Zachodnie wybrzeże. Of course, you've got your own reasons for coming here. If you want to get to Shiv, you've got a race, you've got to win. Harry says you got the goods, and your 5-10 ink proves it. Revenge is a complex beast, kid. Doesn't care who it bites. So when you survive the face-off, and Shiv is all that stands between you and that V8 ink, you better be prepared to live with whatever choices you make. Okay.
No dobra. I mój Skyline. Piękny jak zawsze. Zobaczmy tę nową postać. Co ona nam może zaoferować? Bo to jest ten. Kto to jest? Vincent, tak? Punkty w testach umiejętności 3 razy szybciej. Poważnie? Można tak oszukiwać? Ale dziwne. Niebezpieczeństwo zwiększa maksymalną prędkość samochodu o 1%. Ciekawe. W zawodach PVP. Niszczenie części w samochodach torowych. Nie. To jest ciekawe. Zwiększa prędkość maksymalną. To bym sobie zrobił i więcej punktów w tych umiejętnościach. To mi pozwoli. Roxen. A, to już ten, obadałem. No dobra, pozostałe punkty wykorzystam sobie na coś innego. Zostały mi 3. To właśnie ciekawe jest, te testy umiejętności, czyli ja powinienem teraz nabijać sobie szybciej i jednocześnie mieć wyższą prędkość maksymalną samochodu, zdaje się. No dobra. Zobaczmy. Na przykład weźmy sobie to wyzwanko, z którym miałem problem przed chwilą. Test ucieczki. Chyba tu coś było, tak? Powiedzmy... Test precyzji... O! Tu coś mamy. Test precyzji. Kurde, muszę tu podjechać kawałek. Wstecz... I... Aha, to chyba jest ten. To są chyba jakieś bezdroża, tak? A nie, ubita droga. Dobra, może być. Testujemy. Dobra. Wow. Dobra droga dosyć. Myślałem, że będzie dużo gorsza. Jest tu trochę wybojów. Mam wrażenie, że samochód zaraz wymknie mi się spod kontroli. Ale daję radę. I platynę bez problemu udało się uzyskać. Ekstra. To rozumiem. Kontynuujemy. Ja bym mógł bez przerwy robić naprawdę te wyzwania. To jest taka satysfakcja, jak coś wygrasz, że szok. Czy tu coś mamy? Tu mamy chyba test... test prędkości. No dobra, to można też zobaczyć. Plus 35. Zawsze coś. W którą stronę? Chyba w tą lepiej, tak? Okej. I... No i sprawdzamy. Tym razem myślę, że się uda. Okej. Dawaj, Lucek, dawaj, nie poddawaj. Tylko się nie poddawaj. Ale tutaj to myślę, że chyba zdobędę, jeśli mi nic nie wyskoczy głupiego na drodze. Co? Już platynka, ale fajnie. Tu dodge muszę się też pojawić. Yeah. Bez problemu. Świetnie. No z tym Vincentem to widzę, że będzie dużo łatwiej teraz zdobywać platynki. Jej. Co my tu mamy? Test zbierania. Test zbierania to chyba tylko dla wersji offroadowych jest, co? Tu coś mamy. Aha, to właśnie wersja offroadowa, to jest zbieranie. Test slalom. O, zobaczymy jak na slalomie mi teraz pójdzie. To nawet nie jest zbyt prosta droga i chyba jest tu dosyć wąsko. A nie, nie tak wąsko. No dobra, to zawrócę i to będzie ostatnie wyzwanko, które sobie dzisiaj zrobimy. Naprawdę wyszedł mi z tego wszystkiego długi odcinek. Mam nadzieję, że uda mi się go wrzucić na czas i że wam się spodoba takie dłuższe oglądanie z Ludzkiem. Co? Bardzo mi się podobał ten taki przerywnik filmowy dzisiaj. Przy wprowadzeniu właśnie Vincenta. No dobra, skupię się teraz na jeździe. Cholera! Co to mnie wyprzedziło? Mnie wyprzedzasz, man? Nie ma, ja w Skyline jeżdżę. Chyba się pomyliłeś, co?
Z kim ty zadzierasz? Ze mną i ze Skylinem? Nie. Nie może być. Tak jest. Kurde. Musi się udać. Nie! Jest platynka! Jest! Udało się, ale było ciężko. Jednej bramki nie zaliczyłem. Na styk dosłownie zaliczyłem platynkę. No nic, moi drodzy. To na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o właśnie The Crew. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!